Premier podpisał wniosek do prezydenta o odwołanie i powołanie ministrów. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Godzina 7:30 dokumenty trafiły do Kancelarii Prezydenta RP. Nowym ministrem spraw zagranicznych w miejsce Witolda Waszczykowskiego zostanie Jacek Czaputowicz, ustalił portal tvp.info. Na chwilę obecną nie. Ustalenia dotyczące składu nowego rządu trwały do ostatniej chwili. W samo południe zaplanowano konferencję, na której ten skład zostanie przedstawiony. Szef Kancelarii Prezesa Rady Michał Dworczyk poinformował na Twitterce, że premier Mateusz Morawiecki podpisał wniosek do prezydenta Dudy o odwołanie i powołanie nowego składu rządu. Dokumenty już są w Kancelarii Prezydenta. Dziś rano premier Morawiecki podpisał wniosek do PAD o odwołanie i powołanie ministrów. Godzina 7:30 wręczyłem dokument szefowej KPRP godzina. Szymańskiej. Rekonstrukcja pic.twitter.com prawy / o kwintal ux kwintal między litr 8 litr.